Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dziś kolejny wyjątkowy wieczór w Lesiemowskim Centrum Kultury jest Adwent. I to nie tylko taki czas, kiedy rozmyślamy i czekamy na Boże Narodzenie, ale to też czas, kiedy zdecydowanie chyba nam łatwiej dzielić się z innymi. Dlatego też tutaj, w naszej placówce, razem z miastem Raciborz i hospicjum imienia świętego Józefa zorganizowaliśmy to wydarzenie, ten koncert. Teraz poproszę pana prezydenta miasta Raciborz o kilka słów, a potem zaprosimy wyjątkowego gościa. Szanowni Państwo, tego hospicjum nie byłoby bez wielu ludzi, których imion i nazwisk większość z nas pewnie nie zna. Nie znają ich też Raciborzanie. Natomiast jest jedna osoba, którą pewnie znają wszyscy. Zapraszam do nas panią Lucynę Raciborską. Jest bardzo, bardzo potrzebna. Ksiądz Twardowski powiedział: spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Widzimy to na co dzień w naszej pracy. Widzimy, jak trudny jest to okres dla chorego, dla rodzin, jak wiele z potrzeb, które należałoby zaspokoić. Na te potrzeby często brakuje nam środków. I tym bardziej ta inicjatywa jest bardzo dla nas radosna i piękna. Nasi wolontariusze będą zbierali od Państwa dary serca. Ja bardzo proszę, może okazali się, to są dziewczynki przeważnie, chyba wszystkie dziewczynki. Za każdą pomoc ze strony Państwa bardzo serdecznie dziękuję. Ja w swoim imieniu, a jeszcze bardziej w imieniu myślę naszych pacjentów. Że ta zbiórka, którą prowadzi hospicjum, jest otwarta cały rok. Oprócz tego 1%, czyli tego, co Państwo mogli zobaczyć w niekrótkim spocie, można wspierać hospicjum cały rok i do tego serdecznie zachęcam. Drodzy Państwo, druga okazja, dzięki której tutaj dzisiaj zebraliśmy się, to nagrody prezydenta miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Dzień animatora obchodzimy w maju, ale tradycyjnie w Raciborzu te nagrody wręczane są jesienią. Jeszcze jesień mamy, także dlatego dziś ta uroczystość. I ja na scenę poproszę jeszcze pierwszego prezydenta, zastępcę prezydenta miasta Raciborz, pana Dawida Wacławczyka. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu.
Szanowni Państwo, gdybyśmy rozmawiali o drogach, to bym poprosił Pana Dominika Koniecznego, ale jeśli mówimy o kulturze i działalności artystycznej, to zdecydowanie to jest fachowiec. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy wręczyć nagrody ludziom, którzy są wśród nas. Ludziom, którzy robią dla nas, dla naszej społeczności coś bardzo specjalnego. Szanowni Państwo, nie da się pogrzać przy ognisku, które jest zapalone na sąsiedniej górze. Ktoś musi to ognisko zapalić tu u nas. I właśnie dzisiaj takie osoby Państwo tu zobaczycie. To są ci, którzy tych naszych najmłodszych, ale też i starszych, ciągle do kultury zapalają, ciągle tą kulturę wskazują i ciągle mają siłę. Proszę bardzo, Panie Wiecie. Szanowni Państwo, w środowisku kultury często powtarzana jest taka anegdota. No to będzie wcale nie wiadomo, czy prawdziwa. Ale to właściwie nie ma większego znaczenia. Jest rok 1942. W Anglii w środek wojny jest przyjmowany budżet na następny rok i minister Churchill przeczytał dokładnie propozycję budżetu i pyta, a gdzie kultura? Jest środek wojny. Jaka kultura? To po co walczymy? To po co walczymy, jeśli nie o kulturę, o naszą kulturę, o naszą tradycję. Ta opowieść zaczęła ostatnio wracać w okresie pandemii. Po co się chronimy? Po co chcemy żyć? Po co chcemy przetrwać? Oczywiście jednostkowo wiadomo, że dzieci, dom, rodzina, najbliżsi, ale jako społeczeństwo, jako miasto, jako naród, chyba nie tylko po to, żeby przetrwała konkretna ilość podatników i chyba nie tylko po to, żeby budować nowe budynki, drogi, chodniki i tak dalej. Tylko właśnie dla kultury. Pamiętam, do dzisiaj dziękuję za zaproszenie, kiedy wiosną tego roku udało mi się po kilku miesiącach zamknięcia Domu Kultury usiąść tam na górze, na balkonie i wysłuchać koncertu pod batutą jednej z osób, które dzisiaj będą nagrodzone i pomyślałem sobie, jak dobrze, że udało nam się do tej kultury wrócić, bo to kultura przecież nadaje naszemu miastu smak. Musimy mieć drogi, musimy mieć chodniki, musimy mieć kanalizację i tak dalej, ale to kultura decyduje o tym, czy jest nam dobrze, czy jest nam źle. I to też potwierdzają tegoroczne wyniki rozmów a propos strategii. 10 lat temu wszyscy mówili o pracy i o mieszkaniach. Dzisiaj większość mieszkańców mówi o dostępie do dobrej kultury i dużo o ekologii. Ale ta oferta ciekawych zajęć, możliwość ciekawego spędzenia czasu, festiwali, które by przyciągały do Radzie Boża, jest tą esencją, tym, na co na szczęście w coraz większym stopniu zaczynamy zwracać uwagę. Mieliśmy rok 2020 mocno kryzysowy, jeśli chodzi o kulturę, bo właściwie przenieśliśmy się do internetu, większość wydarzeń była odwołana. W tym roku i chcę tu podziękować i wszystkim stowarzyszeniom, i wszystkim dyrektorom jednostek kulturalnych, myślę, z panią dyrektor RCK-u na czele. Nie poddaliśmy się. Wyszliśmy z koncertami do Arboretum Bramy Morawskiej. Urządziliśmy Dni Raci Boża, składające się z szeregu mniejszych imprez po to, żeby nie organizować imprezy masowej. Odbywały się jarmarki. Zdecydowaliśmy się na festiwal Górnej Odry, składający się też z szeregu mniejszych imprez, po to, żeby się spotykać, po to, żeby słuchać muzyki, po to, żeby
oglądać teatry, również po to, żeby tańczyć, bo rozrywka to też element kultury. I z jednej strony dziękuję tym naszym instytucjom, ale z drugiej strony wiem, że tą solą często, tym smakiem, który sprawia, że te nasze wydarzenia, mam nadzieję wszyscy, stają się atrakcyjne i ciekawe, są te stowarzyszenia, ci indywidualni twórcy, często instruktorzy, często wybrani nauczyciele, czyli między innymi takie osoby, które dzisiaj będziemy nagradzać, ale oczywiście nie tylko one. Wszystkim chciałbym za to zaangażowanie podziękować. Mam nadzieję, że zwłaszcza te instytucje mamy na stałe, jesteśmy przyzwyczajeni do ich istnienia, ale te organizacje są trochę ulotne i bardzo nam mocno na nich zależy. To może tyle tytułem wstępu, żeby Państwo też wiedzieli, jakiego rodzaju osoby dzisiaj będziemy nagradzać. Szanowni Państwo, laureatów tegorocznych nagród prezydenta Raciborza w dziedzinie twórczości i animacji kultury jest 5. Poproszę na scenę panią Elżbietę Włosek-Żurawiecką. Elżbieta Włosek-Żurawiecka od 1 września 1985 roku jest nauczycielem Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Raciborzu. Działając poza zakresem swoich obowiązków i poza terenem szkoły muzycznej, współinicjuje i współorganizuje koncerty uczniów i nauczycieli Raciborskiej Szkoły Muzycznej, a także upowszechnia kulturę muzyczną, promując ją na terenie miasta Racibórz. Dzięki zaangażowaniu pani Elżbiety w roku 2005 powstał cykl koncertów dla osób niepełnosprawnych, które organizowała i prowadziła w sali koncertowej szkoły muzycznej. Pani Elżbieta jest również osobą, dzięki której odbywa się w szkole muzycznej konkurs organowy. Organizowany w cyklu dwuletnim konkurs organowy zmienił zasięg z wojewódzkiego na transgraniczny, przez co zyskał uczestników spoza województwa śląskiego oraz zagranicy, czyli Czech. W jury tego konkursu zasiadają cenieni muzycy z Polski, Czech i Francji. Przyczyniło się to do promocji wizerunku Raciborza jako miasta otwartego na kulturę międzynarodową. Pani Elżbieta jest organizatorem Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Raciborzu. Impreza ta jest wpisana w kalendarz wydarzeń kulturalnych Raciborza od 1993 roku. Pani Elżbieta zaprasza do udziału w koncertach artystów z kraju i zagranicy oraz bierze w nich udział jako prelegent, wykonawca oraz pedagog przygotowujący do koncertów młodych organistów. W koncertach wzięli udział muzycy z Katowic, Włocławka, Częstochowy, Bydgoszczy, Krakowa, Gdańska oraz Francji, Austrii, Niemiec i Czech. Wystąpili muzycy światowego formatu, m.in. Ernst Walli, profesor Sylwia Plaje, Wolfgang Seifen i Julian Gębalski. Posiadamy nagrodę. Nagrodę Centrum Edukacji Artystycznej. W 2019 roku nagroda indywidualna pierwszego stopnia. W 2000 roku nagroda indywidualna drugiego stopnia. Pani Elżbieta Włosek-Żurawiecka. Dziękuję. Osoba, o której już wspomniałem w trakcie przemówienia, jest z nami nieobecna ze względu na okres taki, w jakim jesteśmy i po prostu nie może do nas przybyć, ale powinniśmy wysłuchać, kim jest tak dobrze znany większości z nas, ale na pewno nie wszystkim, pan Henryk Krótki. Pan Henryk Krótki to muzyk, pedagog, lider i założyciel wielu zespołów muzycznych, również w Raciborzu, oraz aranżer.
Jest założycielem dwóch orkiestr w Raciborskim Centrum Kultury, Młodzieżowej Orkiestry RCAK oraz Orkiestry Kameralnej. Obie orkiestry wielokrotnie uświetniały swoją muzyką wydarzenia miasta Racibórz, ostatnio m.in. na Festiwalu Górnej Odry. Wielokrotnie reprezentowały Racibórz na ważnych uroczystościach w miastach partnerskich Raciborza, w Opawie, Rok, Zuglo oraz instytucjach współpracujących z RCK, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu oraz w gminach powiatu raciborskiego. Ponadto założył i prowadzi młodzieżową orkiestrę w gminie Gorzyce oraz Kamerata Nowa w Wodzisławiu Śląskim. Pod jego kierownictwem wszystkie orkiestry, które utworzył, osiągają sukcesy na festiwalach nie tylko w powiecie i w kraju, ale również za granicą. Sukces tych zespołów to efekt ciężkiej pracy pana Henryka, a przede wszystkim jego niebywałego talentu pedagogicznego i umiejętności przelania pasji do muzyki na młodzież, z którą pracuje. Ponadto jako dyrygent zespołów jest w stanie poprowadzić orkiestry i z każdego muzyka wykrzesać jego najlepsze umiejętności w taki sposób, że orkiestry osiągają sukcesy na różnego rodzaju konkursach i zachwycają swoimi koncertami publiczność. Ponadto pan Henryk Krótki jest osobą niezwykle skromną, a mimo to niezwykle angażującą się w pełni w każdy projekt, który realizuje, stąd wszystko, co wychodzi spod jego ręki, jest przygotowane z największą starannością i profesjonalizmem. Pan Henryk świetnie dobiera repertuar od evergreenów światowych big bandów po muzykę klasyczną i sam bardzo ciekawie wprowadza słuchacza w każdy utwór podczas koncertu. Poza pracą z młodzieżą koncertuje ze swoim zespołem Kurzweil, który założył w 1997 roku, gra w nim na gitarze basowej, ponadto aranżuje muzykę i przyczynił się do wydania dwóch płyt zespołu. Obecnie zespół pracuje nad wydaniem kolejnej płyty. Występowali na pierwszej potańcówce na bulwarach nadodrzańskich, organizowanej przez RCK w 2017 roku, na Dniach Raciborza dwa lata temu oraz na jednym z pierwszych koncertów pod tytułem Muzyka Gwiazd po otwarciu się Instytucji Kultury w tym roku. Pan Henryk Krótki jest autorem aranżacji na Młodzieżową Orkiestrę RCK, Orkiestrę Gminy Gorzyce i kilkunastu aranżacji na Orkiestrę Kamerata Nowa i Orkiestrę Kameralną. Osiągnięcia. Nagrody na festiwalach międzynarodowych oraz ogólnopolskich dla zespołu Kurzweil, Młodzieżowej Orkiestry oraz Orkiestry Kamerata Nowa z Wodzisławia Śląskiego. Drugie miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dęty w 2014 roku dla Młodzieżowej Orkiestry z RCK oraz wielokrotne koncerty tej orkiestry oraz Kameralnej Orkiestry z RCK w Niemczech, na Węgrzech, w Czechach oraz w Raciborzu i okolicach. Pan Henryk Krótki. W imieniu którego nagrodę i dyplom odbierze pani dyrektor Raciborskiego Centrum Kultury Joanna Maksymowicz. Dobrze. Często jest tak, że te osoby, które są na scenie, które występują, znamy, kojarzymy. Ale jest też w Raciborzu bardzo ciekawy człowiek, którego prace są znane w Polsce i w Europie, a niekoniecznie w Raciborzu są też obecne, ale wcale niekoniecznie znamy jego. Tym bardziej jest moment, żeby go poznać. Robert Stefanowski. Zapraszam na scenę. Pan Robert Stefanowski. Jego historia zaczęła się od pracowni metaloplastycznej Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w 1998 roku. Rekonstrukcja historyczna od 2004. Pracownia Płatnecka w Raciborzu od 2007 roku. Raciborski Płatnerz od młodzieńczych lat posiadał zdolności manualne, ale ich nie rozwijał. Swój talent odkrył na nowo, gdy rozpoczął obowiązkową służbę wojskową. Trafił do jednostki w Nysie, a stamtąd do pracowni metaloplastycznej we Wrocławiu. Wykonywano tam różnego rodzaju repliki broni białej, szable, kordelasy, myśliwskie i zbroje. Po zakończeniu służby wojskowej, która nakreśliła jego dalszą ścieżkę zawodową, wstąpił w szeregi Opolskiego Bractwa Rycerskiego. Przebywając w środowisku odtwórców historii, zauważył ogromny potencjał w metaloplastyce. Idąc za ciosem, zaczął grabiać zbroje do Wagtur New York. Z czasem poznał koneserów i miłośników rycerskich pamiątek, a jego pracownia zmieniła nieco profil działalności.
Wspólnie z kolegą, który jest złotnikiem, zaczęli wyrabiać zbroje paradne, ozdobne, trawione, inkrustowane ze złoconymi ornamentami. Oprócz widocznych pamiątek po średniowiecznych władcach, Racibórz ma na swoim terenie płatnerza, który z aptekarską dokładnością odtwarza zbroje polskich husarii Stefana Batorego czy Lorda Tyforda z XVI wieku. Repliki wychodzące spod rąk Roberta Stefanowskiego można podziwiać m.in. w Raciborskiej Baszcie czy na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Pan Robert od ponad 20 lat wykonuje repliki zbroi z XVI i XVII wieku. Co ciekawe, jest jedną z nielicznych osób w kraju zajmujących się metaloplastyką w takim wydaniu. Dzieła sztuki tworzone w niewielkiej pracowni to praktycznie odbicie lustrzane oryginałów. Jego prace kupują miłośnicy historii z całego świata. Będąc jeszcze w wojsku, pan Robert Stefanowski wraz z kolegami wykonywał zbroję jako podarunek dla papieża Jana Pawła II, a dla jamańskiego sprintera Usaina Bolta przygotował skrzydła husarskie. Jego eksponaty podziwiać można w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historii w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Górnych, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Powiatowym Muzeum Ziemi Kupczyckiej, Zamku Piastowskim w Raciborzu, Grodzie Rycerskim Biskupice, Muzeum Dolnych Wałów w Gliwicach, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Miejskiej Bibliotece w Opolu i Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Pan Robert Stefanowski. Serdecznie dziękujemy. Przyszła pora na kolejną postać ze świata muzycznego. Postać nie tylko grającą, ale również zarządzającą, w tym wypadku szkołą muzyczną. Zapraszam na scenę pana Piotra Pisarczyka. Pan Piotr Pisarczyk od roku 2008 jest nauczycielem Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Raciborzu. W latach 2015-2020 pełnił funkcję dyrektora szkoły, a obecnie jest jej wicedyrektorem. Od roku 2015, działając poza zakresem swoich obowiązków i poza terenem szkoły muzycznej, aranżował występy uczniów i nauczycieli Raciborskiej Szkoły Muzycznej, promując muzykę w regionie Raciborszczyzny i sąsiednich w kooperacji m.in. z Towarzystwem Miłośników Ziemi Raciborskiej, Raciborską Izbą Gospodarczą, Polsko-Czeskim Centrum Gospodarczym w Pietraszynie, Urzędem Miasta w Raciborzu, parafiami Raciborza i okolic, szkołami podstawowymi powiatu raciborskiego i ościennych, z Raciborskim Centrum Kultury. Pan Piotr Pisarczyk był pomysłodawcą cyklu koncertów spotkań w nazwie Szkoła Moniuszki Bliżej Gwiazd. W czasie tych otwartych dla społeczności Raciborza i okolic wydarzeń szkolnych przybyli słuchacze mogli posłuchać recitali i poznać bliżej zaproszonych gości, m.in. z Katowic, Rybnika, Warszawy, Krakowa, Zabrza, Rzeszowa, Bielska-Białej, Warszawy, Poznania, ale również Nowej Zelandii, Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii czy Czech. Organizowane w cyklu dwuletnim naprzemiennie konkursy akordeonowy i organowy dzięki inicjatywie pana Piotra Pisarczyka poszerzyły swój zasięg z wojewódzkiego na transgraniczny, przez co zyskały uczestników spoza województwa śląskiego oraz z zagranicy Czech. W jury tychże konkursów zasiadali cenieni muzycy z Polski, Czech i Francji. Racibórz w oczach kolejnych gości z kraju. Racibórz w oczach kolejnych gości z kraju i zagranicy potwierdził przez to swoją pozycję Międzynarodowego Centrum Kulturalnego. Pan Piotr Pisarczyk przeprowadził także szkołę przez generalny remont trwający ponad 2 lata kalendarzowe oraz w międzyczasie 2 projekty ministerialne. Modernizacja sali koncertowej i wyposażenie Szkoły Muzycznej w Raciborzu oraz modernizacja budynku Szkoły Muzycznej w Raciborzu. Szkoła zyskała nowocześnie odnowione i wyposażone sale koncertową i kameralną w dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekcie, co pozwoliło na organizację różnych wydarzeń i urozmaicenie oferty kulturalnej w Raciborzu. Pan Piotr Pisarczyk. Szkoła Muzyczna to dzieło, które widać z zewnątrz, nawet jeżeli ktoś do niej nie uczęszcza, to na pewno zauważy.
ostatnią osobą jest ktoś, kto ma bardzo mocną energię, bardzo mocno pracuje z naszą energetyczną młodzieżą. Mateusz Budzik-Siepetowski, zapraszam na scenę. Mateusz Siepetowski, z wykształcenia inżynier energetyki, a z zamiłowania propagator breakingu i kultury hip-hop, instruktor RCK. Swoją przygodę z breakingiem zaczął w wieku 12 lat. Reprezentuje raciborską ekipę Beat Killers. Brał udział w zawodach w kraju i za granicą, m.in. w Czechach, Niemczech, Danii, na Słowacji oraz Węgrzech. Z Raciborskim Centrum Kultury współpracuje od 5 lat i w ciągu tego czasu zdołał wychować mistrzów breakingu na skalę ogólnopolską. Mateusz Siepetowski nie ogranicza się jedynie do prowadzenia zajęć i wyjazdów na zawody, ale sam zainicjował słynne bitwy breakingowe w Raciborzu pod tytułem Who is the Killer, którą organizował przez ostatnie 4 lata oraz Killerów 2. Bitwy miały charakter zawodów ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych, gdyż startowali w niej tancerze również z Czech, Słowacji, Niemiec i Ukrainy. W tym roku zainicjował nową formę zawodów, ale skierowaną dla dzieci i młodzieży – Break the Task. Na zawody przyjechało ponad 100 zawodników, plus ich trenerzy i rodzice z różnych miast Polski. Przy organizacji każdych z tych zawodów Mateusz Siepetowski dokłada wszelkich starań, by tancerze byli oceniani przez profesjonalnych sędziów, wydarzenie miało odpowiednią oprawę muzyczną oraz artystyczną. Do wydarzeń tanecznych, które na stałe weszły do kalendarza RCK, wpisały się zainicjowane również przez Mateusza zawody taneczne między zespołami RCK, głównie z Kazą i formacją breakingową. Impreza pod nazwą Rock Style 2 odbyła się na bulwarach nadodrzańskich w lipcu bieżącego roku. Mateusz Siepetowski zdobywa również osiągnięcia ze swoimi podopiecznymi na różnego rodzaju zawodach breakingowych w całej Polsce. Największe sukcesy pod jego skrzydłami osiąga Alan Akro Mikajka, który też wielokrotnie uświetnił swoją osobą wydarzenia miasta Racibórz, m.in. Galę Sportu czy tegoroczny Dzień Dziecka w Parku Jordanowskim. Osiągnięcia Mateusza Siepetowskiego w ostatnich 3 latach. 3 miejsce Survival Skill Battle Concept 2018. 2 miejsce Lord of the Ring 2018. 2 miejsce Rest in Beats 2019. 2 miejsce King Style 3 2019. 4 miejsce Clash of the Titans 2019. 2 miejsce No Limits Day 2019. 3 miejsce w Raciborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 2020 i 5 miejsce Floormaster 2021. Sukcesy uczniów w 2021 roku. Bigger Lidia, aktualnie liderka Polskiej Ligi Breaking, kategoria do 8 lat dziewczyny. Bigger Nela, aktualnie 5 miejsce Polskiej Ligi Breaking, kategoria do 8 lat dziewczyny. Bigger Mela, aktualnie 7 miejsce Polskiej Ligi Breaking, kategoria do 8 lat dziewczyny. Bigger Milka, aktualnie 11 miejsce Polskiej Ligi Breaking, kategoria do 11 lat dziewczyny. B-Boy Akro, czyli Alan Akro Miczajka. 2 miejsce International Breaking Tournament Górska Bitwa, kategoria do 12 lat. Aktualnie 6 miejsce Polskiej Ligi Breaking, kategoria do 11 lat chłopcy. 1 miejsce Roach Style, kategoria do 12 lat. 1 miejsce Polish Breaking League, kategoria do 12 lat. 2 miejsce Break the Task. 2 miejsce Tens Buda Challenge, kategoria do 11 lat. I 1 miejsce Street Arena Gliwice, kategoria do 12 lat. Mateusz Siepetowski. Zatem zapraszamy wszystkich nagrodzonych do wspólnego zdjęcia. W imieniu pana Krótkiego prosimy panią dyrektor. I to koniec naszego przekazu z Raciborskiego Centrum Kultury. Żegna się Mariusz Wajner, nowiny.pl. Dziękujemy.